przepiękny kwietnik stojący. To jest donica o średnicy 30 cm. To wygląda przepięknie. Jeżeli nie chcemy postawić donicy na przykład na podłodze, na ziemi albo na to jest właśnie ten gdzieś na naszym parapecie, mamy tutaj taki trójnóg, tak? Trójnóg, tak. On jest przymocowany do donicy i tutaj. Widzicie, no, efekt kwiatowy cudowny. Tyle tylko, że już nie stoi na ziemi, tyle, że nie wisi wysoko, ale mamy go gdzieś na wysokości kolan. Fajnie to wygląda z góry, świetnie wygląda z boku. No, wspaniały produkt. I przede wszystkim te kwiaty, które tutaj tak, tak zlewają się na dół, więc dzięki tej wysokości będzie to przepięknie wyglądało, stojąc po prostu na podłodze, tak? Możesz to ustawić na przykład między wiesz, obok drzwi przed wejściem do domu. Możesz w narożnikach swojego tarasu. Na ganku, tak. Możesz to ustawić w każdym miejscu, w którym chcesz mieć trochę kolorów, trochę zieleni. To jest ten produkt, który pozwoli ci pięknie wyeksponować kwiat. Okej, Robert. Jak się montuje te nóżki? Czy to jest trudne? Wiesz co, te nóżki nie są trudne do zamontowania. W spodniej części tego kwietnika są takie trzy otworki. Te nóżki po prostu zdecydowanym ruchem wciskamy, potem dokładamy. Słyszymy klik, zestaw, to jest wszystko w komplecie. To się trzyma bardzo solidnie. To jest wytrzymałe, tak? To jest wytrzymałe. Oczywiście to jest też odpowiednia mieszanka polipropylenu po to, żebyśmy nie musieli się martwić, że coś się z tym wydarzy. I mamy tak, możemy sobie zrobić taki kwietnik na nogach stojących. No dobrze, a co dodatkowo jeszcze dostajemy do tego zestawu? Wiesz co, to jest zestaw. Kwietnik, który jest na samej górze. Czyli donica. Wszystkie trzy nogi, do tego takie mocowania, które powodują, że konstrukcja jest stabilna. To jest komplet. Możemy do tego dokupić? Zaczekaj, bo to jest jeszcze niespodzianka. Tutaj obok pokazujesz łańcuszek. Ten kwietnik, jeśli okaże się, że na przykład kupisz sobie psa, który jest, ale wiesz, kupisz nowego, albo twoje dzieci zaczynają biegać po domu i okazuje się, że nie ma miejsca na ten kwietnik stojący, wówczas odejmujemy te nóżki, kupujemy dodatkowy łańcuch, tak. Przekładamy ten łańcuch w otwory, które są na krawędzi tego kwietnika i tym oto sposobem zyskujemy drugi produkt za jedną cenę. Odciągamy te nogi i mamy kwietnik, wiszący taki, jak tutaj Państwo widzicie. Także to jest jakby dwa produkty w jednym. Zobaczcie, jak to fantastycznie wygląda. Możemy stworzyć sobie takie kwietniki w naszych ogrodach, na naszych tarasach, na naszych balkonach. Przy wejściu do naszego domu wygląda tak to przepięknie. Jest. Goście będą zachwyceni, przychodząc do ciebie do domu. Zobacz, tak jak mówiłem poprzednio, kombinacja kwiatów, białe, czerwone. Dwa poziomy, tak? Dwa poziomy. Góry, tu na dole. Mogą być różne kolory, mogą być różne rodzaje kwiatów, tak? Kwiaty się rozrastają, powstaje z tego piękna kula kwiatowa. Tutaj? Tutaj są kwiaty. Gipsofilia, tak. Tak. To są małe surfinie, tak? To są Tausenbelsy, to jest gatunek surfinii. I one zaczną nam się rozrastać. Jak zaczną nam się rozrastać, to wszystko pięknie będzie się wylewać. Tak, pięknie. Zrobi się piękna kula kwiatowa. Co my tutaj mamy dalej? No zobacz, begonia. To jest kwiatek, który w ogóle nie jest zaplanowany jakby w umysłach ogrodników. Begonia, która na ogół biedna, usycha na naszych parapetach. W malutkich doniczkach, tak. A ona tutaj pięknie nam zakryła ten kwietnik, pięknie zakrywa cały to urządzenie. I no cóż, tylko się zachwycać, nic więcej. Wejście do domu na przykład. Tę donicę. Donice nie zawsze ładnie wyglądają, a tutaj będą takie piękne kule stały jeszcze na podwyższeniu i będą wyglądały przepięknie. Zobacz, tam mamy dalej bratka. Bratki, ale patrzcie, to są takie małe bratki. To są bratki, tak, to jest bratek taki malutkie, płożący. On jest, to nie jest taki, który widzimy na klombach, ale on jest równie piękny, może nawet piękniejszy. Świetnie się komponuje z tymi mniejszymi kwiatami. Świetnie zakrywa, jeżeli przesuniemy to w ten sposób. Chcemy mieć coś bardziej żółtego. Proszę bardzo, na pierwszy plan dajemy teraz żółty kwiat. I to naprawdę cudnie wygląda, prawda? Przepięknie to wygląda, bo to nie jest donica, jest ozdobą, tylko przepięknie wygląda nasz ogród. Donicy ma nie widać. Za chwilkę, za kilka dni, kiedy kwiaty wykwitną, to będzie naprawdę cudnie wyglądało. Wreszcie nie musimy oglądać doniczek, nie musimy ich dopasowywać kolorystycznie. Tutaj przede wszystkim stawiamy na widok i na wygląd tych kuli kwiatowych. Kwiaty się przepięknie nam rozrosną, więc będą wyglądały fantastycznie. I tak jak wspomniałeś, tutaj można dokupić sobie łańcuchy, którymi zamontujemy na przykład u góry taką donicę, wtedy odpinamy nóżki. I to jest drugi produkt, który wieszamy w dowolnym miejscu, jeżeli to ci się miejsce znudzi, lub rzeczywiście nie będzie już na to, żeby tutaj, wiesz, przestrzeni. Albo na przykład zrobię kinder party i wpadną nie dwójka moich dzieci, pies i 10 ich przyjaciół i wtedy ja sobie to zawieszę i uratuję, a potem i z powrotem sobie postawię. Ci, że to będzie tak pięknie wyglądać, że nie będziesz już tego przestawiać. I te nóżki bez problemu zamontuję. Będziesz chciała dokupić drugi stojący do tego wiszącego. Robert, bardzo ci dziękuję za dzisiejszy dzień, za te wspaniałe produkty. Jestem przekonana, że te produkty sprawią, że wasze ogrody, wasze balkony i tarasy będą wyglądały przepięknie.